Beltrox. Sieć sklepów z zabezpieczeniami. BMW Frank-Car już od długiego czasu wspiera Włókniarz. Skąd taki pomysł, żeby postawić właśnie na Żużel w Częstochowie? No jak wiadomo, ja byłem żużlowcem, jeździłem na żużlu w latach 2000. Później po zakończeniu kariery zająłem się biznesem razem z ojcem. No i przy taki moment, żeby nawiązać współpracę z Włókniarzem, odwiedził nas prezes Michał Świącik, zaproponował współpracę, przystaliśmy na propozycje, na warunki. No i zaczęliśmy bodajże od 2020 roku jako BMW, ale firma Frank-Cars jako salon Forda już w poprzednich latach też sponsorował klub. Więc myślę, że no jako częstochowianin, że jesteśmy Częstochowy, pochodzimy z Częstochowy, prowadzimy tą firmę w Częstochowie, naszymi klientami też są tutaj częstochowianie. Postanowiliśmy wspierać klub, bo dzięki temu też trafiamy do szerszego grona klientów. Rozumiem, że ta współpraca rozwija się wzorowo, przez co zadowolona jest każda ze stron. Jak najbardziej współpraca się bardzo dobrze układa. Oczywiście każdy oczekuje najlepszych wyników, ale rozumiemy tą sytuację. Cały czas jesteśmy z klubem, z zawodnikami, z prezesem. Wiemy, że wszyscy przeżywali te porażki i brak wejścia do playoffów. Ja, tak jak wspomniałem, uprawiałem te sporty i wiem, co to jest porażka, ona boli. Na początku człowiek jest zdenerwowany, różne myśli przychodzą do głowy, ale trzeba to wszystko poukładać i iść dalej i przede wszystkim wierzyć w sukces w przyszłości. Jest Pan właśnie taką postacią łączącą firmę Frank-Cars z klubem Włókniarza. Był Pan członkiem tej drużyny, która zdobyła ostatni złoty medal w 2003 roku. Myśli Pan, że w tych najbliższych latach jest szansa na powtórzenie tego sukcesu? No w to głęboko wierzymy. Martwi mnie jednak sytuacja, która jest na rynku transferowym, że te najbogatsze kluby przedłużają z tymi najlepszymi zawodnikami kontrakty na kilka sezonów. I perspektywy wzmocnienia dobrym obcokrajowcem no nie widać. Na rynku jest coraz mniej dobrych zawodników. Ci, którzy są, oni mają właśnie długoletnie umowy. No i żeby sięgnąć po mistrzostwo, no musimy mieć też mocnych liderów. Cieszę się, że jest młoda drużyna, jest kilku perspektywistycznych, młodych zawodników polskich, do tego juniorzy. No ale brakuje też drugiego silnego lidera, który by ciągnął wynik. Czy to miałby być Polak, czy obcokrajowiec, no to jest kwestia oczywiście pana prezesa Michała i zarządu klubu, ale pewnie takie wzmocnienie by się przydało, żeby myśleć o mistrzostwie Polski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.